W naszym краю istnieje wiele producentów czekolady, którzy zdobyli miłość nie tylko Rosjan, ale również znany na całym świecie, gdzie czekolada rosyjska słynie z bardzo dobrej jakości i jest na pewno godna uwagi. W Związku Radzieckim mieliśmy taką tradycję. Każdy, kto przyjeżdżał odwiedzić stolicę naszego kraju, kto przyjeżdżał do Moskwy, miał przywieźć jakiś prezent dla swoich bliskich. No to właśnie zazwyczaj to były jakieś słodycze. Zazwyczaj słodycze najbardziej znanych firm, albo Czerwony Październik, albo Rotfront. Właśnie o Rotfroncie ja też opowiem w swoim następnym pewnie filmiku. I to było tak, to było, bardzo często było oczywiście trudno znaleźć cukierki, to był towar deficytowy i ludzie szukali wszędzie, w jakichś tam specjalnych sklepach albo przychodzili do restauracji i podstępem próbowali znaleźć te czekolady, żeby przywieźć do domu. Tak właśnie było, ale teraz już tak nie ma. Teraz każdy może przyjechać do Rosji, spróbować te czekolady i ewentualnie przywieźć taki prezent dla swoich znajomych, dla swoich bliskich. Ta słodka historia rozpoczęła się w 1850 roku, kiedy do Moskwy przyjechał młody Niemiec Ferdynand Theodor von Einem. Chciał on osiągnąć sukces w nieznanym kraju, o dziwnych mieszkańcach którego istniały legendy w Europie. Mówią, że Rosjanie ciągle hałasują, piją wódkę. Jak należy prowadzić negocjacje biznesowe, nie mają żadnego pojęcia. Mają barbarzyński gust, a kiedy zawierają umowę, całują krzyż. Jednak gust Rosjan nie był tak barbarzyński, przynajmniej w przypadku słodyczy. Z powodu tego nie mógł się nie cieszyć 25-letni niemiecki biznesmen. W 1851 roku on otworzył na Arbacie mały warsztat do produkcji czekolady i cukierek. Wszystko szło dobrze, było niewiele konkurentów, a Moskwa, mimo że była solidnym miastem, nie była wtedy rozpieszczona czekoladą dobrej jakości. Ciekawość moskwian nie znała granic, zainteresowanie rosło każdego dnia. Był czas się rozwinąć. Einem spotyka swego rodaka i przyszłego wspólnika Juliusa Heisa, i razem oni w 1867 roku otwierają fabrykę na nabrzeżu rzeki Moskwy. W innych fabrykach standardowe zmiany trwały 15 godzin. Einem wprowadził 10-godzinny grafik pracy, zapewniając swoim pracownikom akademik, czyste pokoje i jadalnie. Wynagrodzenia były najwyższe w branży. Pracownicy, którzy pracowali przez 25 lat, otrzymywali srebrny medal i emeryturę. Einem dbał o to, by część zysku przeznaczona na donacje, na rzecz instytucji charytatywnych w Moskwie i na utrzymanie szkoły dla biednych i sierot. Fabryka regularnie otrzymywała nagrody za jakość czekolady na krajowych i międzynarodowych wystawach, targach, nabywała oddziały w innych rosyjskich miastach, a w 1913 roku została dostawcą rosyjskiego dworu cesarskiego. Ferdynand Theodor von Einem nie dożył do tego szczęśliwego czasu. Zmarł w 1876 roku w Berlinie, ale zgodnie z jego wolą został pochowany w Moskwie. W 1918 roku historia fabryki jako przedsiębiorstwa prywatnego została przerwana. Fabryka została upaństwowiona i w 1922 roku fabryka otrzymała nową nazwę. Красный октябрь, червоний październik. В latach 30-х червоний październik зробив ще największą фабриком цукерничим в Москві з лічбом працовників 5000 осіб. Подчас Другої війни Святової в склепах причимбірства продукували спеціальну чоколаду для пілотів і маринажі, а також концентрати збожове. W 2007 roku zakłady produkcyjne Czerwonego Października przyniosły się, uwolniły przestrzeń na nabrzeżu rzeki Moskwy dla galerii sztuki, muzeów, siedzib kilku mediów, kawiaren i biur. Oto kilka przykładów słodyczy, które wielu z Was jeszcze może pamiętać. A jeżeli nie, to zawsze to można naprawić i wybrać się na wycieczkę do Rosji. Alionka to doskonała pamiątka, którą można przywieźć z Rosji. Табличка шоколади, з якої бачить урочі дівчинка в російському шалю. Скільки вона походить? В
1965 roku jeden z artystów pracujących w fabryce postanowił narysować swoją córkę. Faktem jej, że zamiast brązowych oczy zrobił je niebieskie i policzki bardziej różowe. Jej wizerunek jest nadal dobrze rozpoznawalną twarzą fabryki i całego rosyjskiego przemysłu czekoladowego. Dziś z jej wizerunkiem można kupić nie tylko czekoladę, ale także cukierki i ciastka. Niedźwiadek krzywostopy to najstarszy cukierek, który nadal jest produkowany w fabryce. Ozdobiony go słynnym obrazem Iwana Szyszkina Poranek w lesie sosnowym wkrótce po tym, jak kultowe dzieło sztuki zostało zakupione przez Pawła Treciakowa do jego kolekcji. Te cukierki są jednym z głównych wspomnień z dzieciństwa dla każdego Rosjanina, ponieważ często otrzymywaliśmy ich z noworocznymi prezentami w dzieciństwie. Słodycze stoleczne z fabryki Czerwony Październik – przyjemność tylko dla dorosłych. Nadzienie cukierka składa się z kremowej masy z dodatkiem alkoholu, a to naprawdę bardzo smaczne połączenie, niezbyt słodkie, z lekką nutą cierpkości. Cukierki Karakum zostały wynalezione w 1950 roku. Okruchy wafel w nadzieniu odpowiadały za skojarzenie z pustynnym piaskiem Azji Środkowej, obejmującym większość Turkmenistanu. Istnieje legenda, że czerwony kapturek pojawił się przypadkiem. Podobno w 1955 roku starszy brygadysta Czerwonego Października miał polecenie jak najszybciej wyprodukować bardzo dużą partię niedźwiadka krzywostopego. Dla niedźwiadka były wymagane migdały, a takiej ilości w magazynie nie było. Zamiast migdałów użyto orzeszków ziemnych. Ale próbna partia cukierków została przyjęta z entuzjazmem i miała powodzenie. Dziś Czerwony Październik produkuje zarówno klasyczne marki, jak i różne nowoczesne zestawy cukierek najwyższej jakości z ręcznie zrobionymi dekoracjami i polewą. Słodycze z ciemnej i białej czekolady z delikatnymi nadzieniami o różnej konsystencji. Marcypan, pralinka, pistacje, owoce, karmel z nutą cytrusów, kawa, koniak i cynamon. Możesz znaleźć doskonały zestaw słodyczy jako prezent z Rosji w pudelku z pejzażami Moskwy, elementami kultury rosyjskiej lub kolekcją obrazów z galerii Tretiakowskiej. Oczywiście to była tylko część tych smakolików, które jest produkowane na fabryce Czerwony Październik, a jest jeszcze wielu innych ciekawostek, więc przyjeżdżajcie i próbujcie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami związanymi ze smakolikami ze Związku np. Radzieckiego albo rosyjskimi. Nie wiem, czy to było warto zjeść, czy dało się zjeść, czy były fajne, czy były ohydne. Nie wiem, dzielcie się, naprawdę jest bardzo fajnie, ciekawie poczytać.